Józef Wybicki słusznie jest zapamiętany jako autor Mazurka Dąbrowskiego. Specjalnie nie powiedziałem polskiego hymnu narodowego, bo kiedy pisał swoją piosenkę, to myślał o tym, żeby żołnierzom idącym do Polski z ziemi włoskiej maszerowało się lżej, raźniej, z otuchą i nadzieją w sercach. Absolutny geniusz Wybickiego dla mnie polega na tym, że zawarł w tej piosence żołnierskiej niesamowitą, nowatorską myśl polityczną. Bo uzmysłówmy sobie, czym w końcu XVIII wieku było państwo. Państwo to był monarcha, to były inne organy władzy, to był Sejm w Polsce, to były granice, to była armia wreszcie. I tym jest państwo. Czyli państwo dla ówczesnych polityków, statystów jest tym wszystkim, czego nam, Polakom, właśnie zabrakło. My tego wszystkiego nie mamy. I wtedy przychodzi Wybicki i mówi nam, Polakom, że jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Przenosi nasze polskie państwo z tej sfery materialnej w sferę idei. Włącza państwo polskie nie w instytucje, nie w sferę materii, tylko w sferę ducha. Dopóki my żyjemy, dopóty istnieje Polska. Czyli państwo tak naprawdę w myśli Wybickiego potrzebuje ludzi. Potrzebuje ludzkich umysłów, ludzkich serc, ludzkich dusz i przede wszystkim, tak jak wszystkie dzieła człowieka, potrzebuje miłości. I wtedy istnieje. I to jest geniusz Wybickiego, zawarty w tych paru dosłownie prostych linijkach, a nawet jakbyśmy przyjrzeli się bliżej, to w tej jednej linijce jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Jego młodość przypada na czas zmiany władcy. Umiera August III, Sas, i pojawia się na horyzoncie Stanisław Poniatowski. I on uczestniczy w tych wydarzeniach. Jest kimś, kto już z racji tam powiązań, koligacji rodzinnych może funkcjonować w systemie jako właśnie taki młody prawnik. I on nawet głosuje za Poniatowskim. Wielkie zasługi Wybickiego, chociażby związane tutaj z takim jednoznacznym sprzeciwieniem się wobec Mikołaja Repina w czasie, kiedy on próbował przekupić polskich posłów i starał się zrobić reformę w oparciu o pieniądze rosyjskie i rosyjski mir. Chce zerwać Sejm. I używa, nawet historycy mówią o tym, że to jest jedna z ostatnich sytuacji, kiedy używano liberum veto w dobrym celu, że próbował. Ale jako młody chłopak, chociaż prawnik, nie do końca jakby zrozumiał, w jakiej sytuacji prawnej się znajduje, ponieważ był to Sejm skonfederowany. A taki Sejm nie podlegał kategoriom liberum veto, tylko większości zwyczajnej. Nie można było zerwać takiego Sejmu. No i także tutaj też mu się to nie udało. Miał piękną kartę w życiorysie, bo to jest i Konfederacja Barska, i Sejm Wielki, gdzie był bardzo gorącym orędownikiem reform. Konfederacja, jak wiemy, też upada, czyli przegrywamy wojnę rosyjsko-polską. I kończy się ona 72 rokiem, czyli wejściem już regularnym wojsk rosyjskich, nie tylko, czyli pierwszym rozbiorem. 72 rok, pierwszy rozbiór Polski. Polska obcięta geograficznie, patrząc na mapy, z każdej strony. Rosjanie terytorialnie najwięcej zabrali, ale w praktyce to jest taka wewnętrzna rozgrywka, no bo Katarzyna II jako Niemka, mówimy Rosjanie. Tu Niemiec, tam Niemiec, tam Niemiec. Z trzech stron Niemcy byli. Adam Mickiewicz, który analizował sytuację kulturową tuż przed upadkiem Rzeczpospolitej, między innymi w wykładach swoich paryskich, zwracał uwagę na to, że nas w wieku XVIII ogromnie osłabiła ta forma oddziaływania oświecenia na naszą kulturę narodową, głęboko związaną z Panem Bogiem, z tradycją, z Kościołem. Ten czas, w którym przyszło działać Wybickiemu, to czas, w którym dyskredytuje się Kościół, samą religię, by ostatecznie postawić na rozum. Stawia się na ludzki rozum, często rozum oderwany od rzeczywistości, zakochany w sobie, ale to jest ten okres w kulturze europejskiej, w której w miejsce
prawdy bardzo mocno wchodzą ideologie. Owocem tego takim materialnym w kulturze europejskiej była rewolucja francuska, która nie tylko obaliła monarchię, ale doprowadziła do próby wytworzenia właściwie nowego porządku społecznego. My patrzyliśmy na to z pewnej odległości, ale to, co się stało we Francji, no to jest straszne doświadczenie. To ludobójstwo francusko-francuskie, nazywane dla niepoznaki rewolucją francuską. Nie tylko dochodzi do mordów, prawda, zbrodnia Wandei, to jest także ten czas, w którym dochodzi do głosu wiele nurtów myślenia wywodzącego się z masonerii, z wolnomularstwa. Wiemy również, że wielu autorów konstytucji naszej majowej to były osoby jakoś uwikłane w działania masońskie. Pojawia się tak wyraźnie próba budowy życia społecznego na zasadach czysto ludzkich, czyli na zasadach, w których należy milczeć o Panu Bogu, zasadach, w których jakby samego Pana Boga co najwyżej traktuje się w kategoriach demiurga. Sytuacja Targowicy i pierwszy ruch Wybickiego jest taki, że wchodzi w Targowicę, bo on miał dobre stosunki z Poniatowskim, ale szybko trzeźwieje i się wycofuje z Targowicy i przechodzi do obozu patriotycznego, poznaje Kościuszkę i Henryka Dąbrowskiego. My tak go kojarzymy od razu z Legionami, a on przybywa tutaj z Saksonii, tam młodość spędził i Dąbrowski nie znał zbyt dobrze języka polskiego. I też jest tym, który na początku współpracuje z Targowicą. A to wynikało ze słabego rozpoznania politycznego, bo jak też, tak jak Wybicki, jak wytrzeźwiał, mówię w sensie politycznym, to się wycofał. Ale sytuacja poważna, ponieważ Dąbrowskiego skazali prawie że na śmierć. On miał sąd, już tam mu groziła kara śmierci. I obronił go mową taką obrończą, obronił go Wybicki. I od tego momentu Dąbrowski oczywiście ma dozgonną wdzięczność dla niego, bo on go wyciągnął spod szafotu. Mamy czasy napoleońskie za drzwiami, Paryż. Napoleon dochodzi do władzy i tam robi swoiste porządki. Potrzebne mu są armie, w zależności od tego, gdzie on działa. To jest okres, gdzie jeszcze Napoleon się rozpędza, czyli jest w północnej Italii, Lombardia, i on tam zdobywa te pierwsze poważne przyczółki militarno-polityczne. I tymi, którzy go wspierają, są Polacy, którzy oczywiście, no przecież to jest to pokolenie, które mówi, jeszcze nie minęło 10 lat od utraty niepodległości. To tam nie ma mowy, żeby patriota myślał, że Polska już nie będzie istnieć. To jak to możliwe? Kilka lat, przegrana wojna, idziemy dalej walczyć. Po upadku Polski to jest tak zwana agencja kierowana przez Franciszka Barsa, czyli taka instytucja, która w Paryżu zabiegała o poparcie rewolucyjnych władz francuskich dla sprawy polskiej. I tam Wybicki był bardzo mocno zaangażowany i jednym z przejawów tego zaangażowania była wizyta we Włoszech. W lipcu 1797 roku przyjechał Wybicki do kwatery głównej generała Dąbrowskiego i tu widzimy, jak gigantyczną rolę odgrywają w historii emocje. Zawsze ubolewam nad tym, że podręczniki do historii są wyprane z emocji, że one opisują związki przyczynowo-skutkowe, logiczne plany, konszachty, tajne spiski. A przecież jesteśmy ludźmi, czyli kierujemy się emocjami. Historie tworzą nasze emocje. Przyjeżdża Wybicki i co widzi? Widzi żołnierzy w polskich mundurach, prawie polskich, mówiących po polsku, mających piękne hasła na epoletach. Widzi wspaniałą, patriotyczną atmosferę, widzi Polskę w ziemi włoskiej i siada i pisze pod wpływem emocji, pod wpływem impulsu, pisze coś, co stało się i jest do dzisiaj naszą narodową, najważniejszą pieśnią. Związanie istnienia narodu i państwa z ludźmi jest absolutną rewolucją w myśleniu. Czegoś takiego nikt przed nim nie zrobił. Zadziwiające jest, że nie napisał nikt na ten temat traktatu politycznego, tylko zrobił to polski poeta w żołnierskiej piosence. To jest rewolucja. Przed Wybickim nikt tak nie myśli. Ludzie są poddanymi. To monarcha uosabia w sobie państwo. Zresztą sam Napoleon, rewolucjonista, też poszedł w tę stronę. W którymś momencie porzucił myśl o przebudowie stosunków społecznych, ogłosił się cesarzem i zaczął przebudowywać Francję na
dawny wzór. Losy Napoleona, zdobywanie Europy aż po Rosję przez poszczególne etapy. I tu mamy rok 1806, kiedy i Wybicki, i Dąbrowski, ich losy się ciągle już krzyżują. Pisze o wkroczeniu jak Czarniecki do Poznania. No przecież parę lat później Dąbrowski wjeżdża najpierw właśnie do Poznania. Ona jest wręcz proroczą pieśnią, co zresztą dostrzegają i generał Dąbrowski, i żołnierze, bo oto na ich oczach, czy za ich czynem rąk i umysłów ziszcza się to, co 9 lat wcześniej napisał Józef Wybicki w pieśni. Wkraczają do Poznania, przechodzą Wartę, za chwilę pójdą nad Wisłę. Wszystko się realizuje. I na tym polega prawdziwa wielkość Wybickiego. Moim zdaniem Polacy wykorzystywali szansę, jaką stwarzał Napoleon i cała ta zawierucha wojenna czasów napoleońskich. Polacy nie mieli wielkiego wyboru, dlatego że sami nie byli w stanie wydźwignąć się na niepodległość wobec trzech krajów mocarstw, które rozebrały tą Rzeczpospolitą i które były rządzone tak naprawdę w sposób despotyzmu oświeconego. Przy Napoleonie stworzyli wielką armię. Armię, na którą trudno było sobie pozwolić, czy której Polacy nie dostąpili w czasie I Rzeczypospolitej. Armię 100-tysięczną, która ruszyła razem z Napoleonem na Moskwę. Napoleon, jak wiemy, no, traktował Polaków wówczas jako miejsca armatnie i zaplecze też właśnie logistyczno-aprowizacyjne. My byliśmy potrzebni w pewnym momencie, ale on nie chciał silnej Polski tutaj. On chciał państwo buforowe, które byłoby i od niego zależne, a nie na tyle silne, żeby mu się uniezależnić. Bo Polacy oczywiście byli zaskoczeni. Jak to księstwo warszawskie, jak to Polska taka potężna była, a to on nam jakieś księstewko wymyśla. Ten wymiar światopoglądowy, on dopiero się objawił w momencie, gdy weszły rozwiązania cywilne, kodeks cywilny Napoleona, który wiele rzeczy zracjonalizował i uporządkował, ale też w niektóre wszedł w sposób taki, który był niezgodny z naszą tradycją, chociażby ta kwestia rozwodów. To były w ówczesnym kościele katolickim w skali europejskiej, to była jedna z najważniejszych osi sporu. Bo państwa protestanckie, już nie mówiąc o ateistycznych różnych grupach, były za tym, żeby dopuścić do rozwodów. Kościół katolicki tego bronił, bardzo długo bronił i to nie było takie, że jedno z wielu elementów, ponieważ zdawał sobie papież doskonale sprawę, że wpuszczenie takiego rozwiązania rozbije sakrament małżeństwa i w ogóle sakrament jako taki rozbije. A tutaj też ta cecha Wybickiego wyszła, ponieważ on między innymi dlatego został odsunięty od komisji kodyfikacyjnej, bo był zwolennikiem rozwodów. W dużej mierze osłabiło to, co jakby stanowi trzon polskości, a ten trzon polskości leży raczej w kulturze narodowej niż w administracji, niż w prawie, niż w państwowości. To naród polski, który przez 123 lata był pozbawiony państwowości, odbudował państwowość. Ten Mazurek do jakiejś ludowej melodii. Długie lata historycy się spierali, skąd Wybicki wziął melodię, że napisał mu Ogiński. Nie, coś tam usłyszany, kiedyś zapamiętany, ludowa pieśń Polski. Polska i dlatego zapewne tak bardzo ona się spodobała. Zresztą pisze o tym generał Dąbrowski do Wybickiego. Żołnierze w twojej piosence coraz większe znajdują upodobanie. W miarę upływu czasu zaczynają rozumieć te głębie myśli tam zawartej. Szkoda, że my tego do końca nie rozumiemy. Zawsze ubolewam nad tym, że aktualnym od 1927 roku hymnem Polski jest taki troszeczkę okulawiony, że się tak wyrażę, tekst Józefa Wybickiego, bo my śpiewamy to, nigdy pewnie nie dojdziemy, dlaczego śpiewamy pierwszą zwrotkę, trzecią, drugą, a potem piątą. Dwie przestawione, jedna opuszczona. Akurat ta opuszczona, jak dla mnie jedna ze wspanialszych, oprócz tej pierwszej, bo cóż może być piękniejszego, nawet w dzisiejszych czasach. Spróbujmy sobie właśnie ten proroczy duch Wybickiego zaktualizować, spojrzeć na świat dzisiejszy i przypomnieć tę zagubioną czwartą zwrotkę: Niemiec Moskal nie osiędzie, gdy ją przypałasza, hasłem naszym zgoda będzie i ojczyzna nasza. Jakżeż wspaniała, aktualna zwrotka. Żal, a może dałoby się ją przywrócić?